sobotni wieczór suwalscy strażacy, zamiast przygotowywać się do niedzielnych obchodów Dnia Strażaka, zmuszeni byli interweniować na osiedlu Falka. Mieszkanka znajdującego się tam bloku zauważyła błysk ognia i dym na jednym z balkonów. Zaniepokojona powiadomiła strażaków. Pod blok podjechały dwa wozy. Strażacy sprawdzili miejsce wskazane przez mieszkankę wielorodzinnego budynku. Okazało się, że na balkonie ktoś odpalił racę.